Twardy brexit w istocie nigdy nie będzie twardy. Co to oznacza? Dziś Wielka Brytania posługuje się swoistym szantażem, bo mówi tak, lepszy twardy brexit niż zła umowa. Co to oznacza? To jest przedstawienie przysłowego pistoletu do czoła. To znaczy, że musicie być gotowi na wersję bezumownego wyjścia. Która siłą rzeczy staje się wersją umowną, bo trzeba będzie nie zawierać generalnego porozumienia, tylko takie porozumienia w sprawach palących. Czyli i wtedy, pamiętajmy, ma przewagę ten, kto narzucił to tempo. To Wielka Brytania narzuca tempo zjawisk, ponieważ wspólnota, mając poczucie przewagi, w większości, uważa, że Wielka Brytania musi się podporządkować, ponieważ my zaproponowaliśmy, wynegocjowaliśmy warunki wyjścia. Skoro mamy pozornie w swoich rękach karty atutowe, to nie bierzemy pod uwagę, że druga strona mówi, przewróci przysłowiowy stolik i powie, przepraszam bardzo, ale ja wychodzę. 31 października, 1 listopada nas tu nie ma. I co wtedy się stanie? Po pierwsze, niektóre państwa. Tak, niektóre państwa szybko będą bronić swoich interesów, przestaną się oglądać na inne państwa, na w ogóle na Unię Europejską. I to jest ten jeden z najpoważniejszych zarzutów, który tu się pojawia. Dlaczego niektórzy twierdzą, że Brexit może takim być gwoździem do trumny koncepcji politycznej Unii Europejskiej? Może być. Dlaczego? Bo w momencie, w którym będzie, groził bezumowny, bezpro, będzie groziła bezumo, be, groziło bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ci, którzy, których interesy będą w tym najbardziej zagrożone, natychmiast porozumieją się z Wielką Brytanią. Czymże, co było przedmiotem wizyty, Borisa Johnsona we Francji, no mój Boże, chyba również rozważanie tego wariantu. I wtedy się okaże, że ci, którzy załatwią swoje interesy, swoich obywateli, swoich inwestycji, ci załatwią je nie oglądając się na wspólnotę i ta wspólnota może już nigdy nie wrócić do tego poczucia jedności, którego miała, znaczy jakiś tam jeszcze ma, ale coraz słabsze. I słusznie twierdzą ci, którzy są znawcami, czyli tak zwanymi obserwatorami życia politycznego, że to nie jest problem ekonomiczny, bo on już jest. To, że spadnie PKB Unii, Wielkiej Brytanii, to, że nastąpi spadek obrotów, to jest oczywiste. I to nawet niezależnie od tego, ta hipoteza się już sprawdza. Czyli nawet w wariancie. Łagodnym, to ona, to będzie, to zawsze. Ten koszt będzie, już będzie konieczny do poniesienia, więcej, już jest poniesiony. Tu idzie o to, czy wytrzyma Wielka Brytania jako państwo, czy już nie zakończy swojej historii jako Zjednoczone Królestwo, a zostanie w istocie Anglią i, spraw i w zasadzie już samodzielną Szkocją. I to nie jest nawet, bo to mój Boże, problem wyspiarzy. To jest problem głębszy. Bo jeżeli ten proces potoczy się w tę stronę, że z Wielkiej Brytanii zostanie nie tylko przysłowiowy domek nad morzem, tak jak Amerykanie zostawili po II wojnie światowej, tak Brytyjczycy mówią, zostawili nam domek nad morzem, likwidując nam nasze imperium, jeżeli z Wielkiej Brytanii zostanie tylko kil, zostanie kilka niezależnych państw. To już nie powstrzymamy procesu wewnętrznej rozpadu tych wielkich struktur państwowych, które odziedziczyliśmy po XIX wieku. Zaczynając od przysłowiowej Katalonii i Piemontu, kończąc na Bawarii i innych procesach, które my w tej części Europy bardzo dobrze znamy. Rozpadła się Jugosławia, która była dłużej państwem zjednoczonym niż Polska w obecnym kształcie granic, bo przecież powstała, to było Królestwo Serbii i Chorwacji które powstało po I wojnie światowej. Rozpadła się Czechosłowacja na dwa państwa i to, a już nie mówiąc o syndromie Kosowa i tego, co się stało na terenie byłego Związku Radzieckiego. Czy te procesy, procesy niepodległościowe, tak je nazywajmy, bo tak się u nas je nazywamy, procesy niepodległościowe, czyli tworzenia mniejszych jednostek państwowych o większej autonomii,